Dawno nie było book tagu, to znaczy takiego book tagu w formie czystej, bo tego podsumowania porosza trochę nie liczę. A no i jest okazja to nadrobić, bo Asia i Gosia z tu czytam, nominowały mnie do simsowego tagu książkowego. Za co bardzo dziękuję i oczywiście gorąco, gorąco pozdrawiam. Ja w sims nie grałem już ładne. No, z 15 lat, tak mi się wydaje. Aczkolwiek pamiętam, że kiedy byłem mały. To takimi moimi Simsami była gra Pop Life Droga na szczyt. I z tego co kojarzę, ta gra była dodawana do któregoś numeru Cybermychy, więc no widzicie jak stary jestem. Tym niemniej, ten tak bardzo mi się podoba, dlatego że pytania do niego uważam za dość trudne. I faktycznie momentami musiałem się mocno zastanowić, co wybrać do 10 kategorii, które tutaj będziemy mieli, więc może przejdźmy sobie do nich. Cześć, ja jestem Tomek. A to będzie The Sims, Bóg tak. Oczywiście link do filmu Gosi i Asi będzie w opisie, a my już lecimy z pytaniami. Pierwsze to są oryginalne Simsy, czyli najlepszy debiut. I bardzo nie chciałem zrobić tego, o czym wspomniała chyba Gosia właśnie na tym filmie. Czyli bardzo nie chciałem podać książki autora, który miał na przykład w sobie tylko jedną dobrą historię do opowiedzenia. Tam Gosia podała akurat przykład Harper Lee i Zabić Drozda. Ale również nie chciałem podać autora, który napisał tylko jedną książkę, no bo mógłbym powiedzieć na przykład Przeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell. Margaret Mitchell napisała jedynie Przeminęło z wiatrem, więc to też wydaje mi się trochę bezsensowne, więc podam koniec końców dwie książki. Pierwsza, która przyszła mi na myśl, to jest Pejzaż w kolorze sepi, Kazuo Ishiguro i w ogóle wydaje mi się, że ze wszystkich książek tego autora, które przeczytałem, a było ich już chyba siedem, to ta jest moją ulubioną. Nie mogę powiedzieć, żeby to była książka, która jakoś niesamowicie mnie rozsadziła, ale to jest książka, która podobała mi się niesamowicie mocno. To jest książka, która opiera się na bardzo konkretnym plot twistie, który nie jest tak wprost podany, ale kiedy się zorientuje, o co tam chodzi, to to na pewno robi wrażenie. Natomiast drugi debiut to jest debiut powieściowy. Ten autor, o którym teraz powiem, pisał jeszcze opowiadania, ale z tego, co kojarzę, jego pierwszą książką był New Romancer. I mówię tutaj oczywiście o... Williamie Gibsonie, New Romancer jest pierwszym tomem trylogii ciągu, potem mamy Graf Zero i Monalizę Turbo, która w oryginale nazywa się bodajże Monaliza Overdrive. I gdybym już musiał podać mój ulubiony tom tej trylogii, to bym zdecydowanie podał Monaliza Overdrive właśnie, ale New Romancer, co chyba już kiedyś powiedziałem, to jest jedna z najbardziej przepięknie dusznych książek, jakie czytałem. Atmosfera tej książki to jest coś tak niebywale niepodrabialnego. Myślę, że też duża moja sympatia do tej książki zrodziła się z tego, że jestem dużym, naprawdę dużym fanem gry Deus Ex i to jest gra, w którą się zagrywałem mając kilkanaście lat i naprawdę mnóstwo rzeczy z tej gry znalazłem w tej książce, czy też powiedzmy odwrotnie, bo książka była pierwsza. Ja wiem, że trylogia ciągu generalnie budzi dość skrajne emocje, ale jeżeli szukacie no naprawdę dobrego cyberpunku, to myślę, że ciężko znaleźć lepszy i bardziej wpływowy literacki cyberpunk niż właśnie New Romancer. Zanim jeszcze przejdę do drugiej kategorii, to wspomnę, że jeżeli brzmi, jakbym był niewyspany, to bardzo przepraszam, ale jestem niewyspany. Know, e, więc druga kategoria to jest ponury żniwiarz, a więc najsmutniejsza śmierć bohatera. Ja do tego pytania podejdę trochę inaczej niż Asia i Gosia, bo one w swoim filmie mówiły o książkach, natomiast o samych zgonach mówiły na tyle ogólnie, żeby nie zaspoilerować. Ja będę walił prosto z mostu, natomiast też powiem o jakiej serii, o jakiej książce mówię, żeby ktoś mógł sobie skoczyć do przodu. Będzie mowa o malazańskiej Księdze Poległych. Jeżeli ktoś nie czytał pierwszych czterech tomów, no to właśnie mógłby sobie teraz przewinąć tę kategorię. To mi się wydaje rozsądne. I będzie to właśnie zgon z tomu czwartego. Zahaczę jeszcze o coś, co się dzieje w tomie dziesiątym, ale do tego wrócę, powiem kiedy będę o to zahaczał. No i tym zgonem, który zrobił na mnie tak duże wrażenie w tomie czwartym, czyli w domu łańcuchów, to jest śmierć Felicin Paran. To nie jest zgon, który może jakoś tak najbardziej emocjonalnie mnie dotknął, ale to jest śmierć, która po prostu jest jak z greckiej tragedii. Ona jest tak bardzo poetycka. Że bardziej się nie da Jeżeli ktoś czytał Malazan to wie, że pod koniec drugiego tomu Felisin staje się Szaik Staje się dowódczynią Tornada Czyli tej rebelii Przeciwko Malazańczykom Która wybucha na kontynencie siedmiu miast I tom czwarty, końcówka tomu czwartego Kończy się sekwencją W której właśnie Felicin Stojąca na czele Tornada Staje do bezpośredniej walki Ze swoją siostrą Taworę Która właśnie dowodzi oddziałami malazańskimi i Felicyn jest ubrana w taki sposób, że kompletnie nie można jej zidentyfikować. Taworę nie wie, że walczy z własną siostrą, natomiast Felicyn ma w sobie bardzo dużo złości, bo ona jest święcie przekonana, że Taworę jej nienawidzi, że jej własna siostra ją porzuciła. Dlatego, że no, jeżeli ktoś czytał drugi tom, no to wie, że tam Felicyn przytrafia się masa niefajnych rzeczy. No, i w konsekwencji, Tawore zabija własną siostrę w bezpośredniej walce, i to, co jest najbardziej poetyckie, i tutaj właśnie zahaczam o ostatni tom, to jest to, że Tawore do samego końca tej serii, no i pewnie w założeniu do końca swojego życia, nie wie, że zabiła własną siostrę. To znaczy, Tawore w tomie 10, kiedy spotyka się po tak długim czasie ze swoim bratem, jedna z pierwszych rzeczy, którą mówi, czy też w ogóle pierwszą rzeczą, którą mówi, to jest to, że straciła ją i nie mówi tego w kontekście straciłam ją, to znaczy, zabiłam ją, tylko ona jest święcie przekonana, że jako siostra zawiodła, bo nie była w stanie odnaleźć swojej młodszej siostry, która zniknęła, a ona nie była w stanie jej odnaleźć. Generalnie no, Malazan to jest seria, która ma całą masę bardzo przykrych i dramatycznych i niejednokrotnie niesprawiedliwych zgonów, ale ten chyba w mojej głowie jakoś tak najmocniej, najmocniej utkwił. Kategoria trzecia to jest Sim, który utknął, czyli bohater, który cały czas wchodzi komuś w drogę. I tym bohaterem, tą postacią jest postać z książki, którą ja bardzo lubię. Natomiast równocześnie uważam, że to byłaby książka dużo lepsza, gdyby była dłuższa i pokazała nam więcej przygód głównych bohaterów. I to jest w 80 dni dookoła świata. Żyła Werna, tą postacią jest Fix. Fix jest detektywem, który. Podróżuje za głównymi bohaterami, śledząc ich, dlatego że jest przekonany, że główny bohater tej książki, czyli Phileas Fogg, Phileas Fogg, jest złodziejem, który okradł londyński bank i on podejmuje bardzo dużo takich dość kreskówkowych działań, które mają na celu utrudnić podróż naszych głównych bohaterów. Zawsze Fix mi się kojarzył z wilkiem, z Wilka i Zająca, który po prostu zaciera cały czas ręce i coś kombinuje, jak tu tego zająca... Prześpilić? Z Fixem jest podobnie, tylko że Fix generalnie to jest no, dobry człowiek, który jest mimo wszystko w błędzie. Czwarta kategoria to jest Simlish, czyli książka, która jest świetnie napisana. I pierwszym, co mi przyszło do głowy, jest Król Twardocha. To jest książka wspaniała, językowa, natomiast ten język jest też momentami trochę taki no, bardzo ekspresyjny. Czasami jeszcze Pan Twardoch puszcza, puszcza lejce. Drach w tym kontekście jest, wydaje mi się, trochę prostszy, natomiast drach językowo ma inne e, przeszkody, o czym trochę więcej powiem w podsumowaniu czytelniczym, podsumowaniu lata, które się pewnie pojawi w przeciągu najbliższych powiedzmy dwóch tygodni. E, natomiast król, uwielbiam to, jak jest napisany, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś na przykład ma króla, e, nie czytał go jeszcze i chce wiedzieć mniej więcej o czym mówię, to bardzo polecam sobie wziąć tę książkę w dłoń i otworzyć ją na stronie 58, bo tam, tam się dzieje, tam się naprawdę dzieje. Druga książka, która mi przyszła na myśl, to jest książka, której nie skończyłem e, nigdy, aczkolwiek chciałbym ją skończyć mimo wszystko, bo ją mam na półce. E, to jest Cudzoziemiec w Olondrii. To jest książka, którą przeczytałem, nie wiem, ze 100 stron, czyli gdzieś prawie połowę. I ją odłożyłem i nigdy nie wróciłem. Nie wiem czemu, bo mi się podobała i to dobrze pamiętam. Więc muszę wrócić, a językowo była również naprawdę bardzo dobra. Pytanie piąte, dodatek. Czyli seria, która z każdą następną książką jest lepsza. Ja sobie bardzo mocno do serca wziąłem to z każdą następną książką, co było trochę moją zgubą, bo długo nad tym pytaniem myślałem. E, bardzo nie chciałem wziąć serii, która tak ogólnie ma tendencję wzrostową, tylko chciałem wbrać serię, gdzie naprawdę uważam, że każdy kolejny tom jest lepszy. Przez chwilę myślałem, że to będzie Harry Potter, aczkolwiek ja nigdy nie byłem jakoś tak bardzo emocjonalnie związany z tomem siódmym. O ile faktycznie chyba jest tak, że do tomu szóstego odczuwałem tendencję wzrostową, to tom siódmy nigdy jakoś nie był bliski mi. Potem myślałem, że wezmę sobie trylogię arturiańską, ale przyznam, że z pamięci nie jestem w stanie powiedzieć, czy drugi tom podobał mi się mniej niż trzeci, czy jest odwrotnie. Więc koniec końców postawiłem na coś, co było, jak tak teraz o tym myślę, dość oczywiste. Trylogia skrytobójcy Robin Hopp. To jest dość niepopularna opinia, bo wiem, że tom trzeci ma. Sporo opinii, które mówią, że to jest nudna książka i za długa, i rozciągnięta, i tu się dużo rzeczy kompletnie nieistotnych dzieje. I ja też przyznam, że ciężko mi się było wgryźć, ale jak już się wgryzłem, to mnie ta książka pochłonęła. Mówiłem chyba o tym w moim materiale o tej serii, że jedyna sekwencja, która mi się nie podobała w tej książce, to jest sekwencja, sekwencja z drugiej połowy, gdzie nasi bohaterowie przez jakieś 100, może 200 stron są w górach. To mogłoby być skrócone. Natomiast poza tym faktycznie uważam, że tom drugi jest lepszy niż pierwszy i tom trzeci podobał mi się również bardziej niż drugi. No i też zakończenie tej trylogii to jest no, bardzo mocny wyciskacz łez. Może nie, że zapłakałem, ale, ale chwyciło za serce mocno i Robin Hopp lubi to robić. Więc ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że uważam trylogię Skrytobójcy za serię, która z każdym kolejnym tomem jest lepsza. Pytanie szóste mam wrażenie jest bardzo nie dla mnie, bo to jest pytanie, które brzmi simowy romans, czyli książka z najgorszym wątkiem miłości od pierwszego wejrzenia. Ja generalnie w książkach po pierwsze nie zwracam uwagi na wątki miłosne, a po drugie sam wątek, sam motyw miłości od pierwszego wejrzenia to raczej no, nie jest mój ulubiony motyw. Myślę, że w pierwszej dziesiątce moich ulubionych motywów też by się nie znalazł. W dwudziestce, trzydziestce pewnie też nie. Natomiast jedna rzecz mi przyszła do głowy i tutaj delikatny spoiler z koła czasu, więc jeżeli ktoś nie czytał pierwszych... Chyba siedmiu tomów? Tak wydaje mi się, że koło siódmego tomu ten wątek się mocniej zarysowuje. Jeżeli ktoś nie czytał tych pierwszych siedmiu tomów, to być może powinien pominąć to pytanie. To jest relacja romantyczna pomiędzy Egwain a Gawynem, która jest zbudowana tej bardzo prostej zasadzie, którą mimo wszystko często Robert Jordan stosował, czyli fakcie, że mamy młodych bohaterów, którzy nagle się zakochują. Eee... I to, co jest dobre, to jest to, że generalnie ten wątek romantyczny nie jest. nie jest istotnym punktem rozwoju Egwane. Znaczy, jest istotnym punktem, natomiast niedługo później Egwane powiedziałbym, że ma inne problemy i dzieją się z nią inne rzeczy. Więc to na plus. I też być może ja jestem trochę stronniczy, bo wydaje mi się, że Gałyn to jest najbardziej irytująca postać w tej serii i go nie znoszę. Bo mimo, że jego siostra też mnie. Momentami irytowała, no to nie ma porównania. Gałyn jest chyba no, najmniej lubianą postacią przeze mnie w całej serii. Swoją drogą, pewnie film o kole czasu się pojawi jeszcze w tym roku. Kategoria siódma kody, czyli książka, która była całkowicie nierealistyczna. I to było chyba najtrudniejsze pytanie, bo tutaj chodzi o ten brak realizmu, tak zakładam, raczej w negatywnym sensie. Więc koniec końców wybrałem jedną książkę i jedną serię książkową. Jeżeli chodzi o książkę, to tutaj Zasługa w dużej mierze jest Gosi, bo gdybym nie obejrzał jej filmu, jej i Asi, to bym nie pamiętał o jednej z książek Remigiusza Mroza, właśnie, bo Gosia mówiła o ekspozycji. Ja powiem o innej książce. Moja przygoda z twórczością pana Mroza zaczęła się od pierwszego tomu z chyłką, który podobał mi się bardzo, bardzo średnio. Potem przedbehawiorysta, który był trochę lepszy, no ale zakończyłem moją przygodę definitywnie po książce listy z grobu i teraz patrzę, że to w ogóle jest już czworoksią rany boskiej, panie Remigiuszu, proszę, pro, proszę przestać i e, powód powodem, przez który nie mówię tylko o tej książce, dodaję jeszcze serię później jest to, że no jedyne co pamiętam z tej książki to to, że była strasznie głupia i ja naprawdę bardzo mało konkretów pamiętam, pamiętam, że ja tam naprawdę się łapałem za głowę i tam absurd gonił absurd straszliwie absurdalna to była lektura no i ta seria, którą wybrałem, to jest seria, którą uwielbiam i dużo osób ją uwielbia, czyli Harry Potter. Harry Potter ma masę mniejszych i większych głupotek od takich no, dość istotnych, jak to, że J.K. Rowling wprowadziła sobie w tomie trzecim przedmiot, który jest totalnie przegięty i burzy podstawy tego świata, bo można się cofnąć w czasie i zmieniać rzeczy, więc czemu niektóre postaci tego nie robiły w ważnych momentach. Wydaje mi się, że na YouTubie jest sporo filmów które tak zbierają te głupotki z Harry'ego Pottera. Moja ulubiona jest z pierwszej części. To jest pierdoła. Bardzo, bardzo mimo wszystko nieistotna rzecz, ale to jest coś, co mnie niezmiennie, niezmiennie bawi od wielu lat i wydaje mi się, że to lepiej wybrzmiało w filmie. To jest ta scena, w której Quirrell biega do jadalni i krzyczy, że troll jest w lochach, po czym Dumbledore wstaje i mówi, że uczniowie mają wrócić do swoich dormitoriów. Przypominam, że dormitorium z literynu jest w Lochach. Pytanie ósme. Zaspokojenie potrzeb, czyli postać, która podejmuje same złe decyzje. Wydaje mi się, że dużo bohaterów lektur szkolnych można by tutaj wrzucić od, nie wiem, na przykład Santiago, który no, podejmuje bardzo nierozsądną decyzję wypływając samemu w morze. Jakby no, to, że wypływa jest. Podstawą do wszelkiego rodzaju rozważań, które mają miejsce później, ale no, u podstaw to jest bardzo nierozsądna decyzja, umówmy się. Mamy na przykład Wokulskiego, który też podejmuje absurdalne decyzje, no i psuje sobie w zasadzie całe życie przez jedną kobietę. Nie wiem, generalnie wydaje mi się, że duża ilość bohaterów, lektur jest pozbawiona takiego bardzo podstawowego instynktu samozachowawczego, natomiast to nie jest moja odpowiedź, bo jakbym miał sobie wybrać jedną postać, która moim zdaniem ten wątek Wykorzystuje do perfekcji, że znaczy jako postaci ten wątek jej służy, no to bym wybrał Randa Altora z koła czasu, bo Rand Altor to jest postać, którego cały charakter ark opiera się na tym, że on psuje. Że traci, że przegrywa, i mimo tego, że staje się, powiedzmy, no, tak naprawdę jednym z najpotężniejszych bytów yy, w całym świecie, yy, to psuje wszystko. Psuje sobie relacje z ludźmi, psuje swój stan psychiczny. Ma masa takich autodestrukcyjnych zachowań. Totalnie nie panuje nad swoją mocą i momentami niszczy i zabija własnych żołnierzy, niszczy własną armię. Odsuwa od siebie osoby, które są mu bliskie. I mimo że jak już powiedziałem, w stosunku do koła czasu mam sporo zarzutów, to wątek głównego bohatera i jego droga od tego wiejskiego chłopka do tego, kim się staje w ostatnim tomie i co robi w ostatnich tomach, to jest no, chyba największa zaleta tej serii jest czymś naprawdę. Naprawdę niesamowitym. Przedostatnie pytanie to jest błąd zapisu, czyli seria, która świetnie się zapowiadała, ale ostatecznie nie wyszło. To też było niełatwe raczej, bo nie mogłem sobie przypomnieć serii, której pierwsze to mocno by mi się podobało, kolejne by mi się mocno nie podobały, więc wybrałem serię, która może nie zapowiadała się jakoś fantastycznie, ale zapowiadała się nieźle. A koniec końców rozczarowała mnie strasznie, i to jest seria, o której już mówiłem na kanale bardzo pobieżnie, czyli Wielkie Płaszcze Sebastiana de Castel. Pierwszy tom był dla mnie w porządku, to była solidna, rozrywkowa, fantastyka, ale mam takie wrażenie, że po pierwszym tomie autor trochę stanął w miejscu i ani postaci nie robią się jakieś dużo ciekawsze, ani historia nie jest dla mnie jakaś bardzo wciągająca. Świat jest, moim zdaniem, nakreślony bardzo po łebkach, no nic ciekawego dla mnie ta seria nie ma, tym niemniej, jeżeli ktoś szuka takiej naprawdę lekkiej, znaczy, lekkiej to może nie do końca, bo to jednak jest e, dark fantazy, a jeżeli ktoś szuka fantazy z dużą ilością akcji, e, dużą ilością dynamicznych sekwencji, to może to rozważyć... E, bo cokolwiek bym o tych książkach nie powiedział, no to nie mogę im odebrać tego, że tam dzieje się dużo różnych rzeczy. Nie znaczy to, że te rzeczy mi się zawsze podobają, ale na pewno się dzieje. I ostatnie pytanie to jest Simowy Wir, czyli książka, która całkowicie mnie pochłonęła. Ponownie nie było łatwo, bo ja raczej nie czytam książek w taki sposób, że się odcinam totalnie i na przykład potrafię czytać książkę przez parę godzin, nie myśląc o niczym innym. Ja raczej czytam książki, powiedzmy, partiami. Natomiast na pewno mogę wymienić Ogrody Księżyca, bo pamiętam, że to jest książka, którą wypożyczyłem z biblioteki po raz pierwszy, kiedy ją czytałem i kiedy ja ją generalnie czytałem w komunikacji miejskiej w Krakowie, w tramwaju, w drodze z domu do uczelni i raz wciągnąłem się na tyle mocno, że przejechałem dwa przystanki i potem musiałem czekać na tramwaj i w konsekwencji spóźniłem się na zajęcia, także fantastycznie było wtedy. I wydaje mi się, że w dużej mierze tak miałem z pierwszym tomem Wojny Makowej, czyli no, z Wojną Makową, bo pierwsza połowa tej książki mimo że jest pewnie najmniej istotną częścią całej trylogii Koniec końców, to była jakąś taką dziwną mieszanką rzeczy, które ja bardzo lubię w powieściach właśnie młodzieżowo-fantastycznych, takich, których akcja dzieje się w szkole. Była solidną powieścią Coming of Age i miała te motywy Kung Fu, które mi się bardzo podobały. Ja mam duży sentyment do filmów Kung Fu, który się we mnie zrodził chyba po obejrzeniu Kill Billa Tarantino. To nie jest taki klasyczny film Kung Fu, bo tam jednak walczą no, w różny sposób, bardzo różny, ale zawsze miałem sentyment do tego typu historii. I dużo tego, co chciałem odnaleźć, odnalazłem właśnie w pierwszej połowie tej książki. I mam tak w sumie jeszcze z The Expanse, z tą serią science fiction Jamesa S.A. Korea, czyli dwójki autorów. Przeczytałem eee, pięć tomów i w zasadzie każdy tom wciągał mnie bardzo, bo to są bardzo sprawnie napisane, dynamiczne i epickie książki science fiction. To jest taka seria, która wydaje mi się naprawdę niezła dla osób, które dużo twardego science fiction czytają, a chcą w to wejść. I faktycznie wciągała mnie ta seria za każdym razem, mimo że czwarty tom podobał mi się jednak no chyba najmniej ale ciągle był niezłą rozrywką, więc The Expense mogę polecić. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze sobie poczytam te ostatnie cztery tomy i opowiadania, bo trochę się stęskniłem, a jeżeli chodzi o sam tak, no to to by było na tyle. Jeżeli chodzi natomiast o nominacje do tego tagu, no to te osoby co zwykle tutaj się Wam wyświetlają, a ja Wam bardzo dziękuję. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!